Jesteśmy w piwnicy. Co się udało tu zrobić? Jak widać, tynki z sufitu są wszystkie zbite. Tutaj też również posprzątałem wszystkie cegły, inne materiały, które mi zalegały, poukładałem do skrzynek. Tutaj też również wszystko pozbijałem, jedynie teraz jak już mam zbiornik powieszony, się będę wrzucał zdjęcia w międzyczasie. Mam zbiornik wrzucony, mam przygotowany pod sondę, mam grzałkę, jak ja to lubię, 100 watów, spokojnie ogarnię temat. Jedynie co, to będę musiał wymienić kabel, bo tak, tu mam kabel. Tam mam gniazdko. No, choćbym chciał, nie sięgnie. No, może, żebym to naciągnął jak strunę, no, ale wtedy przejścia nie będzie. Prawdopodobnie w tym wymienię przewód. I tak jestem dawno po gwarancji, z racji, że to było kupione rok czy półtora roku temu. Więc wymienię kabelek. Cofnę się tutaj gdzieś do góry. I gdzieś tutaj koło kabli pójdę. I normalnie wczepię do środka. Prawdopodobnie tak samo dostanie to inteligentne gniazdko, żeby później tym zarządzać. Co, ogólnie tutaj dużo kucia. Jeszcze mnie czeka tutaj kucie. Muszę doprowadzić wodę do tych dwóch punktów. Tu już mam, jak to się mówi, przygotowane. Tu już miałem przygotowane lata temu. Powiedziałem, że to będzie miało miejsce prędzej czy później. Więc tu już jest przygotowany. Myślę, żeby pójść tu. Tu koło zbiornika mi się to tak średnio podoba. Jest tutaj troszeczkę miejsca, no ale no, damy radę. Tu dołem. I później tutaj do wejścia dla zimnej wody. Bo to będzie dla wody pitnej. I tak samo tu już miałem przygotowane lata temu przyłącz, a reszta infrastruktury z drugiej strony jest zrobiona. Tak samo mówię, lata temu to było zrobione, jak się nie mylę. Czyszczenie, to wtedy układ coś robiłem w 2017 albo 2019. To było przygotowane już. Sorry za echo, albo taki podgłos, no ale tutaj tak to jest w piwnicy. Czyli tutaj mam przygotowane, żeby dociągnąć ciepłą wodę. I teraz tak, lampę będę musiał na 90% przestawić w inne miejsce, bo gdzieś tu, a mianowicie gdzieś tak, żeby tutaj się zmieścić między te rury. Bo tu mam przelew z centralnego, ze zbiornika wyrównawczego, a to mam rurę kanalizacyjną z kuchni. I tu gdzieś będę musiał się wpasować, tylko że tutaj jeszcze tego jest troszeczkę więcej. Może to skaszę, będzie lepiej widać. Tu mam jeszcze rurę z centralnego, co mi idzie z kuchni. I tu muszę jakoś wyjść, żeby to miało ręce i nogi, ale tutaj zaś mam sufit. Więc taka będzie dość zabawka. Tu mnie czeka prawdopodobnie, a tutaj to już tak ręką troszeczkę odwaliłem, można powiedzieć tak, bo to niestety wszystko się kruszy. Walczę tu z tą wilgocią non stop, tylko nie pomaga, że na komod tutaj mam węgiel, tutaj zawsze się dawało. Tak, to co się świeci to jest woda, woda mi się dostaje z zewnątrz. Jakoś wymyśleć, żeby to się nie działo, bo ta wilgoć później idzie do pieca i dalej. Tutaj raczej nic nie będę na razie zmieniał, za dużo rzeczy na raz. Więc tu jeszcze muszę skuć troszeczkę tynków w tą stronę. Grupa pompowa czeka dalej. Ale już wiem mniej więcej, jak ona będzie ułożona, będzie tak. Bo przyszłościowo gdzieś tu może jeszcze przyjdzie jeden zbiornik, może nie 500, 300 z solarów. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce.
Węgiel składuję, żeby się dosuszył. Tak samo tutaj stoi węgiel, żeby się dosuszył. Co do sterownika i pieca, to zaraz. Regulacja pieca przez sezon. No, powiedzmy, że drugi sezon lecimy na tym sterowniku pomału. Daję radę. Jak widać, temperatura na piecu, a temperatura na kominie jest naprawdę mała różnica. Staram się to jakoś też, jak to się mówi, nadzorować. Pokażę mniej więcej, co mamy teraz w rozdziale dwugodzinnym i w 12-godzinnym, bo więcej nie idzie. Temperatura spalin nie przekracza 90 stopni, o, może tam chwilami 90 stopni, bo widać, że mamy mnożnik razy 1. Jakbym spaliny razy 2 zrobił, to podzielimy i wyjdziemy 40 z czymś i razy 3, no to takie 30 z czymś, więc lecimy na mnożniku razy 1, żeby nie było, że lecimy, jak to się mówi, na innej skali i nie widać tego. No i nawet widać, że średnia temperatura to jest 85 stopni. No i tak samo średnia temperatury z danego zasobu. Daje to radę, jedynie troszeczkę jest za dużo tlenu, co nawet tutaj pokazuje mi sterowniczek. No ale to wynika z faktu, że naprawdę piec nie powinien lecieć na mniej niż 25%, no teraz skoczył na 27%. Dedykowane ma 25%, raczej 30%. Deklarowane przez producenta, no ja dałem mu troszeczkę niżej, tak żeby po prostu zoptymalizować spalanie. Żeby nie było, że komin ma inną temperaturę niż mówię, no jestem w stanie dotknąć, zresztą widać, że dotykam. Jest komin zimny, ale to ma swoje plusy i minusy niestety. Jak ktoś będzie zainteresowany, to by więcej powie na ten temat. Co do sterownika, daje naprawdę radę. Przepraszam za migotanie światła, zaraz puszczę dalej. Przepraszam za migotanie światła, teraz powinno być lepiej. Sterownik naprawdę daje radę, aktywnie trzyma temperaturę. Zawór trójdrożny również daje radę, miesza tutaj naprawdę spoko, utrzymuje tą temperaturę, którą zadałem. Jednego widza miałem, który się pytał, tak już jak ktoś mówi bezpośrednio o mnie, jak tym zarządzać. I właśnie najlepiej, żeby ten czujnik sterownika zawsze był na powrocie. W moim przypadku jest tam z tyłu, zaraz przy piecu. Zaraz tam wciśnięty pod piec. Bo nas wtedy nie interesuje, ile wsadzamy w układ, tylko ile ma być na końcu. Czyli tak jak w samochodzie. Nie liczy się, ile gaz wciśniesz, tylko jaką prędkość będziesz utrzymywał. Możesz z górki jechać i puścić gaz, a możesz jechać pod górkę i musisz wtedy cisnąć gaz, więc wtedy tylko pilnujemy nasz parametr, a nie musimy kombinować. Tutaj też troszeczkę kombinowałem ostatnio, dlatego minimalne otwarcie zaworu teraz jest ustawione na 25. Przez co to jest zasilanie na dom i mamy 40 stopni i na powrocie z domu też mamy około 40 stopni. Pompka to niestety nie ma wszędzie głowic, dlatego leci i tak na fulla, ale za to na samej górze mamy 60. No wiadomo, tutaj jest 60, bo na samej górze będzie jeszcze więcej, bo tak się ciepło rozkłada. Najcieplejsza woda jest na górze, tutaj mamy troszeczkę mniej. No ale mamy na drugim też 60, na trzecim troszeczkę mniej i na czwartym na dole mamy 50 stopni. A zawsze miałem z tym problem, że na samym dole było około 20-25. Teraz to troszeczkę zmieniłem, poprawiłem, żeby sprawność układu była lepsza. Niestety kosztem prądu, bo pompka zasuwa na fulla, ale po prostu ta woda się tak nie schładza, przez co mamy pełny grzejnik
ciepła, bo jak ciepło się rozkłada w grzejniku, no to do połowy może być ciepła, bo tylko na pewnej części, a jak jest duży przepływ, no to przez cały przekrój grzejnika mamy ciepło. Tutaj ten zaworek daje radę. Filtrujący czyściłem jakiś czas temu, naprawdę dużo syfu wyłapywał. Tutaj miała być modernizacja zrobiona, bo niestety tutaj mam błąd. Tu jest wyżej i schodzi niżej. I tutaj jeszcze mam powietrze. Miałem to robić, ale niestety filtr trafił gdzieś indziej, więc innym razem. Tutaj będzie ten sam problem, bo tak. Tu muszę wyjechać i prawdopodobnie będę musiał się troszkę z tą rurką schować na przyszłość, żeby kolejne rzeczy można było tu powstawiać. A tutaj będę musiał jakoś prosto polecieć. No i dobra. Muszę tutaj zastosować dodatkowe odpowietrzniki, bo nie przewidziałem tego aż tak. Czyli na zasilaniu i powrocie będę musiał skorzystać z odpowietrzników. Będę robił taki, no, taki trapezik zrobię sobie tak i tak. I na samej górze odpowietrznik, żeby wyłapywało wszystkie powietrze. Tutaj wyjdzie to dopiero w praktyce, jak to będę miał wszystkie rury i tak dalej, jak zbiję tynki. No i muszę to zabezpieczyć, bo to jest szyna kolejowa. Tak kiedyś budowano, to jest dom z czasów międzywojennych. Tu widać głowę szyny kolejowej. Zresztą widać, tutaj jest dół, tu jest góra i tu są dwie szyny kolejowe. Tak kiedyś to robiono, z tego co było. No jest to dom z okresu międzywojennego. Dobrze. Tyle, jak to się mówi, z update'ów. Tutaj co do tego mojego wykopu, muszę to kontynuować, tylko najpierw sobie zrobię do tego etapu, żeby już mieć ciepłą wodę użytkową. Wrzucę zdjęcie, dlaczego mi zależy na tym, bo już jak kilka lat temu widziałem, że moje rury z wody już umierają, nazwijmy to tak. Ale mniejsza z tym. Tutaj muszę się jeszcze podkopać, ale uświadomiłem sobie, że muszę najpierw tutaj. Można widzieć. Ta ściana jest bardziej w naszą stronę niż ta. Tutaj jeszcze jedną warstwę cegieł bym musiał wyciągnąć. Zresztą nawet widać, tutaj był kiedyś promień, łuk. I o tyle muszę jeszcze tutaj domurować, żeby to było pewniejsze. Jak zacznę tutaj z tym działać, no ale to już jest, jak to się mówi, temat na później. Niestety plan był dobry, żeby to zrobić szybko, ale jak sobie to rozłożyłem na etapy, co ja muszę porobić, ile będzie co zrobić, żeby było bezpiecznie, a nie kura, a później mi się chałupa zawali. Wychodzi jak wychodzi. Wiem, że nie jeden z was by chciał, żebym przy agregacie więcej porobił, bo wam zależy, no ale niestety muszę mieć agregat wpięty w instalację. A więc zbiorniki są tutaj przeponowe, już założone jakiś czas temu, 2019 rok. I czemu wszystko to jest tak podniesione? Widać tutaj tą kreskę, jest to ślad po ostatniej powodzi, jak wysoko była woda. No niestety tyle było wilgoci i wody, że się normalnie woda wypychała przez ściany. No ale to już jest smutny temat. Ścianę już obiłem, bo wilgoć jest tutaj naprawdę niemiłosierna. Ale lecimy dalej, jak to się mówi. To ja dziękuję serdecznie. Jak komuś się podobało, łapka w górę, subskrypcja. Można też wspomóc kanał, są linki w opisie. Więc trzymajcie się. Ja walczę dalej etapami po troszkę. Do następnego. Cześć.